Cześć, witajcie. Dzisiaj unboxing Terminator Resistance w wersji PC. Widziałem, że na YouTubie nie ma takiego unboxingu, więc pomyślałem sobie, że będę chyba pierwszy i oryginalny. Co prawda już mamy trochę po premierze, ale no, uzupełniłem swoją kolekcję o pudełko. Tak wygląda front. Informacja o napisach polskich jest. Jak widzimy z tyłu, mamy język angielski i niemiecki. Dlatego ta informacja w języku polskim może być przydatna, bo ktoś może pomyśleć, że nie ma takiej wersji. No tutaj mamy informację o wielu językach, jak widzimy, obsługiwanych w ramach tej gry. Zalecenia co do sprzętu nie są jakieś wysokie. i5-8400, więc sprzęt sprzed kilku lat, Ryzen 2 600, 8 GB RAM-u, procesor graficzny 1070. No, w dzisiejszych czasach to skarb i droga sprawa, albo RX 570. No, ale jeśli ktoś składał komputer 2-3 lata temu, to tyle nie wydał tych pieniędzy. No dobrze, zobaczmy co w środku. Ups. Przedarliśmy sobie napisy polskie. Nie, do niczego to już nie będzie przydatne. Razem z folią pójdą do śmieci. Tutaj usuniemy to z kadru. No i zobaczmy, co tu się dzieje. Terminator Resistance. Dziękujemy za zakup. Instrukcja z tyłu. Nie jest zbyt obszerna ta instrukcja. Co my mamy tu zrobić? Ale co to jest w ogóle? Aha, to jest komiks cyfrowy. Do grudnia 2021. No fajnie, że dali taki kupon odnośnie takiego komiksu. No super sprawa, ja się bardzo cieszę. Dobrze. No teraz zobaczmy, jak wygląda kwestia płytek. Może tak, damy. Ups! Trochę emocji będzie na tym filmie. Więc tak wygląda płyta pierwsza, dysk pierwszy. Tak wygląda dysk drugi. Widzę, że tutaj inna stylistyka panuje, nie mogli się dogadać, albo mieli takie fajne dwie koncepcje. Mnie się podobają obie. Wsadzimy z powrotem. Dobrze. Już. Musiałem dmuchnąć, żeby jakiś piasek mi tu nie wszedł. No i zobaczymy, jak wygląda kwestia manuala. Tak to wygląda. Po niemiecku. Ciekawe. Na rynek niemiecki chyba to było kierowane. No i kod do Steama. Także tak to wygląda razem z instrukcją. Ciekawe, że to jest jakby wygląda na, jakby na rynek niemiecki było kierowane. A to z kolei jest po angielsku. Taki trochę bałagan językowy, ale słuchajcie. Cieszę się, że to kupiłem. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, 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 pa.